Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka, w którym porozmawiamy sobie o bojowych wozach piechoty. Jest to taki wstęp i przygotowanie do odcinka o Borsuku, który będzie miał miejsce gdzieś dopiero w okolicy wakacji, ale temat bojowych wozów piechoty, z tego skąd się wzięły jako klasa pojazdu, co definiuje bojowe wozy piechoty oraz ich uzbrojenie jest w mojej ocenie na tyle istotny, że warto zrobić kilka odcinków wstępu. Zanim gdzieś w okolicy, mam nadzieję, lipca, sierpnia przejdziemy do wielkiego finału w postaci filmu o BWP Borsuk. Zanim jednak przejdziemy, tradycyjna prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu, no i oczywiście o tym, że możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite. Tu u góry, gdzieś tu o, jest odnośnik. I po tym paśmie autoreklamy zapraszam do obejrzenia odcinka. No dobra, i zanim przejdziemy do tego opowiadania o bojowych wozach piechoty, skąd się wzięły i z czym obecnie wiążemy tą klasę pojazdów, trzeba w ogóle zdefiniować to, o czym rozmawiamy. No i tutaj definicje są różne. Są polskie, są zagraniczne. Ja osobiście proponuję i sugeruję zaczerpywać z definicji CFE, czyli traktatów rozbrojeniowych, które były podpisane jeszcze pomiędzy blokiem wschodnim a blokiem zachodnim, czyli między Związkiem Radzieckim i satelitami, a między krajami NATO. No i w ramach tych traktatów rozbrojeniowych CFE, redukcji zbrojeń w Europie, starano się zdefiniować, czym jest czołg, czym jest bojowy wóz piechoty, transporter opancerzony, pojazd opancerzony, etc. Tak, żeby wszyscy podpisywali się pod tym samym i wszyscy stosowali jedne definicje. I to się udało, tak? Ponieważ udało się wypracować taką definicję na przykład czołgu albo na przykład bojowego wozu piechoty, pod którą się podpisało wiele państw, no i to ułatwiło znacząco traktaty rozbrojeniowe. No i teraz dwiema podstawowymi kategoriami pojazdów służących do przewożenia piechoty na polu walki są transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty. I teraz to, co jest w sumie najważniejsze i o co Was proszę, żebyście zapamiętali, to to, że w ramach traktatów CFE nie ma znaczenia trakcja pojazdu. Nie ma znaczenia, czy to są koła, czy to są gąsienice. Mogą być transportery opancerzone, które są kołowe. Wtedy mówimy KTO, kołowy transporter opancerzony, ale mogą być też pojazdy, które są o trakcji kołowej, ale są bojowymi wozami piechoty, czyli KBWP, kołowe bojowe wozy piechoty. I teraz te KBWP, czyli kołowe bojowe wozy piechoty, one nie istnieją na zachodzie jako definicja. Definicja różnicuje te pojazdy zupełnie inaczej, a mianowicie transporter opancerzony jest to pojazd, który służy do przewozu drużyny piechoty i który posiada organiczne uzbrojenie o kalibrze poniżej 20 mm. Natomiast bojowy wóz piechoty jest to pojazd, który przewozi drużynę piechoty, albo tam jednostkę piechoty, no drużynę, która jest osłonięta pancerzem, który może zdesantować tą drużynę piechoty, który posiada zintegrowane uzbrojenie o kalibrze powyżej 20 mm i czasami zintegrowane z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych. I tutaj tak naprawdę dla traktatów CFE wyznacznikiem był kaliber uzbrojenia głównego. Poniżej 20 mm transporter opancerzony, powyżej 20 mm bojowy wóz piechoty. Nie uciekano tutaj do określenia klasy pancerza, do określenia, czy pojazd ma jakieś celowniki, czy system kierowania ogniem. Nie, jak widzicie, ten podział przebiegał w myśl zupełnie innej osi. No i teraz jak już sobie to zdefiniowaliśmy, to chyba warto, znowu bardzo skrótowo i trochę spłycając, ale myślę, że nie ma sensu tam uciekać się do jakiejś tam scholastyki, opisywania dzidy, przeddzidzia, zadzidzia i tak dalej, tylko warto krótko, jasno i może trochę nawet węzłowato opowiedzieć o tym, skąd się wzięły pojazdy do przewożenia piechoty w ogóle, skąd koncepcja przewożenia piechoty na polu walki. No to słuchajcie, ta koncepcja wykiełkowała już w trakcie Wielkiej Wojny, kiedy no stwierdzono, że artyleria niestety potwornie masakruje piechotę, która jest na otwartej przestrzeni. No jeżeli piechota jest okopana, to ona dość dobrze znosi ostrzał artylerii, no ale albo inaczej, musi być ten ostrzał artylerii o bardzo dużym natężeniu, żeby zaszkodzić piechocie. Natomiast problemem jest mobilność piechoty, czyli przemieszczanie się piechoty zagrożonej odłamkami, szrapnelami, generalnie podmuchem eksplozji. Więc pomysł stworzenia pojazdów do przewozu piechoty zaczął kiełkować w zasadzie równolegle z pojawieniem się czołgów na polu walki, no ale czołgi miały pierwszeństwo, tak? Potem to samo się działo w latach międzywojennych, no i w trakcie II wojny światowej bardzo szybko zdano sobie sprawę, znaczy w zasadzie już przed II wojną światową zdano sobie sprawę, że no piechota musi się jakoś poruszać czymś, tak? Pierwotnie wyborem takim oczywistym była trakcja konna, ale słuchajcie, już w latach 20. i 30. okazało się, że jednostki o trakcji konnej, czyli kawalerii, albo inaczej, to niekoniecznie takiej kawalerii, jak się wszystkim wydaje, że tam wiecie, hura z szablą na czołgi, czyli mity hitlerowskiej propagandy, tylko to były w zasadzie jednostki piechoty przewożone o trakcji konnej, czyli żołnierze, którzy poruszali się konno, tak?
I potem walczyli jak spieszona piechota. I teraz okazało się, że poprzez fakt, że o te konie trzeba było dbać, trzeba było im zapewniać pasze, stajnie, żołnierzy, którzy zajmowali się zwierzętami, nie tylko, okazało się, że w krajach uprzemysłowionych, czyli takich, które jednak miały lepszą sieć drogową, które jednak miały wyższy poziom rozwoju, mówiąc brzydko, czyli Francja, Niemcy, Czechy, czy Czechosłowacja, przepraszam, czy potem USA, okazało się, że jednostki zmotoryzowane i zmechanizowane są po prostu tańsze niż jednostki kawalerii. Zwłaszcza w, że tak brzydko powiem, utrzymaniu, obsłudze w kwatermistrzostwie, no bo wtedy ta logistyka to tak jeszcze nie za bardzo działała. No i okazało się, że w sumie to można by się przesiąść z tych koni na ciężarówki albo na jakieś tam ciągniki o trakcji gąsienicowej, albo takie hybrydy, czyli późniejsze słynne half-tracki, czyli pojazd, który jest tak pomiędzy ciężarówką a ciągnikiem artyleryjskim o trakcji gąsienicowej. No i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę, tak? Ponieważ owszem, trzeba dostarczyć paliwo, owszem, pojazdy się psują, no ale jednak pojazdy z natury są dużo bardziej odporne od zwierząt. No i jednak są dużo tańsze w eksploatacji i w użyciu, zwłaszcza w traktach wojny. No i okazało się, że po pierwsze te pojazdy, przynajmniej w krajach wysoce uprzemysłowionych, są w stanie naprawdę bardzo ładnie zastąpić zwierzęta, chociaż to się chyba w żadnej armii II wojny światowej nie udało aż do samego końca, tak? Czyli w każdej istniały jednostki, których zwierzęta były głównym zapewniaczem tej logistyki. Natomiast dostrzeżono też w latach II wojny światowej to, że dobrze, jeżeli piechota może pokonać teren pod ostrzałem artylerii chroniona pancerzem. Albo w miarę szybko, tak? Ponieważ pamiętajmy o tym, że piechur porusza się zdecydowanie wolniej niż pojazdy, niż czołgi, zwłaszcza te, które są w stanie sprawnie pokonywać ciężki teren. No i stwierdzono, że w sumie dobrze by było, żeby ta piechota jak najkrócej pozostawała w takiej strefie, powiedzmy, gdzie jest rażona ogniem artylerii, no i ogniem karabinów maszynowych. No i ogień artylerii, jak sami zapewnie się domyślacie albo wiecie, no to on nie może być prowadzony cały czas. Po pierwsze, musi być obserwowany, żeby był skuteczny, a po drugie, no, nie może być prowadzony blisko własnych linii obronnych, no bo wtedy zostaną porażone własne oddziały. No i ta koncepcja, powiedzmy, w kilku krajach została zrealizowana. W Niemczech stosowano transportery opancerzone, SDKFZ-y o trakcji kołowo-gąsienicowej. Z kolei słynne amerykańskie half-tracki, no to w zasadzie trafiły do bardzo wielu krajów i jako takiej formy pierwszych transporterów opancerzonych to wykorzystywali je również Sowieci, którzy starali się pokonać ten dystans do pancerzy, do niemieckich pozycji w half-trackach. Różnie to wychodziło, ale były takie próby. No i oczywiście fizzlerierzy słynni, czy desanty na obwieszone, trzymające się burt czołgów, ta tam przeżywalność była bardzo niska, a też ci żołnierze uczepieni T-34 nie tylko, albo Shermanów, starali się po prostu pokonać ten pas, gdzie byli rażeni wszystkim, co się dało i w ogóle dożyć do kontaktu z przeciwnikiem. No i takie eksperymenty były toczone dość intensywnie. I potem tym, co ostatecznie w sumie, znaczy to już był taki konsensus w latach II wojny światowej, że niezależnie od kosztów, no to jednak piechotę trzeba przewozić czymś najlepiej na gąsienicach. Natomiast tym, co już ostatecznie zagoniło piechotę pod pancerz, oczywiście pomijamy jednostki lekkie, pomijamy jednostki później, znaczy zawsze istniejące spadochronowe i tak dalej, ale tym, co generalnie może tak powiedzmy zagoniło piechotę pod pancerz, było oczywiście atomowe pole walki. No i czynniki bliskiego wybuchu atomowego, czyli impuls cieplny, termalny, podmuch eksplozji, no i potem wzmożona radiacja, zwłaszcza radiacja była problemem. No i się okazało, że jednak pancerz pojazdu, zwłaszcza jeżeli posiada jakąś warstwę wykładziny antyradiacyjnej, która w późniejszych latach weszła, to całkiem skutecznie chroni załogę. No i filtr wentylacji można przeprowadzić centralnie w ramach pojazdu, a nie trzymać żołnierzy w maskach przeciwgazowych z odpowiednimi filtrami. I zaczął się bujny rozkwit zarówno transporterów opancerzonych, jak i bojowych wozów piechoty. No i oczywiście takimi dwiema konstrukcjami, które wzniosły przemożny wpływ na różne klasy pojazdów, był transporter opancerzony M113 na zachodzie, czyli 1960 rok bodajże, no i bojowy wóz piechoty, czyli BMP, a właściwie bojowa maszyna piechoty 1, czyli 1966 rok. Czyli powstały
całkiem udany, do dzisiaj zresztą używany nawet w konflikcie na Ukrainie, transporter opancerzony M113, jego kolejne wariacje, no i oczywiście BMP-1. I to były pojazdy, które miały jednak inną filozofię. M113 miał być po prostu aluminiowym pudełkiem, który miał ochronić załogę przed odłamkami i potem w późniejszych wersjach efektami atomowego pola walki, dowieźć piechotę w miarę bezpieczne miejsce, zdesantować i tyle. Natomiast w przypadku BWP-1, no to Sowieci mieli koncepcję wozu bardzo mobilnego, pływającego i zdolnego nawet zwalczać ówczesne czołgi, a BWP-1 miał możliwość zwalczania ówczesnych czołgów, ponieważ mieliśmy wyrzutnie rakiet przeciwpancernych Malutka, które były ówczesnie bardzo skuteczne wobec pancerzy zachodnich czołgów, monolitycznych, stalowych, o niezbyt dużej grubości. No a poniżej martwego dystansu Malutki, czyli 500 metrów, mieliśmy armatę niskociśnieniową Grom, która w zasadzie miała tą samą amunicję co SPG-9, ale też skuteczną w zwalczaniu pojazdów natowskich. Więc BWP-1 był silnie uzbrojony, relatywnie dobrze opancerzony, mały, wysoce mobilny, pływał. No i to była taka koncepcja pojazdu w zasadzie szarżującego, tak? Czyli pojazdu, który miał błyskawicznie zbliżyć się do przeciwnika, całkiem sensownie osłonięty, mobilny, mógł pokonywać prawie z marszu przeszkody wodne. No, na papierze rewelacja. No, a wiecie, papier a życie to czasami są dwie różne bajki, no i okazało się, że BWP-1 jest ciasny, wyładowany amunicją, ludzie tam się gnieżdżą jak sardynki w puszce. Ta siła ognia to była średnia, ponieważ celność w ruchu była fatalna. No, ale był to pojazd, który wywarł bardzo duże wrażenie i na krajach natowskich, i na innych. No, też pojazd, który się w sumie sprawdził podczas wojny Jom Kippur, co by o nim nie mówić. No i potem nastąpił od BWP-1, BMP-1 nastąpił w zasadzie bujny rozwój bojowych wozów piechoty. Znowu nie będę opowiadał Marderów, Bradleyów, potem STRV-9040C, czyli późniejszego CV-90, bo tu można by naprawdę ileś kolejnych odcinków, pewnie prędzej czy później nas to czeka, takich monograficznych. Natomiast chciałbym Wam zwrócić uwagę, że na przełomie lat 80. i 90. zaczęło się kształtować dwa podejścia do bojowych wozów piechoty. Pierwsze podejście głosiło, że głównym źródłem siły ognia jest broń, którą przenosi pluton piechoty, a pojazdy, czy to są transportery opancerzone, czy bojowe wozy piechoty, tylko wspierają ten pluton ogniem. No i o co tutaj chodziło? Chodziło tutaj o to, że żołnierze, którzy są desantowani, przenoszą broń zespołową i broń wsparcia, czyli karabiny maszynowe, może jakiś lekki moździerz, wyrzutnie pocisków przeciwpancernych, parę innych rzeczy, czy parę innych środków rażenia, a pojazdy, czyli bojowe wozy piechoty, tylko wspierają, niejako przewożą i wspierają żołnierzy i główna siła, czy główne źródło siły ognia oddziału kryje się w tym, co po prostu żołnierze zabierają ze sobą. Tak bardzo, bardzo trywializując, bardzo, nie wiem, upraszczając. Natomiast druga koncepcja była troszkę inna. Druga koncepcja zakładała, że można by tą liczebność drużyny piechoty, nie tylko, czy przepraszam, plutonu piechoty albo kompanii nawet zmniejszyć, na rzecz większej siły ognia pojazdów. No i była taka koncepcja, że jeżeli taki bojowy wóz piechoty będzie posiadał jakiś system kierowania ogniem, armatę automatyczną z dużym zapasem amunicji szybkoszczelną, wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych, no to idea była taka, że może uda się zastąpić uzbrojeniem pojazdu kilku żołnierzy w plutonie. Czyli te plutony będą mniej liczne, a głównym źródłem siły ognia tego plutonu będą pojazdy. No walczyć de facto będą pojazdy, a piechota tylko będzie je osłaniać. I takie podejście na przykład było przez długi czas w Bundeswehrze, gdzie wprowadzono Mardera, gdzie przez pewien czas był tylko pięcioosobowy desant, gdzie w ramach pięcioosobowego desantu była wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Milan. Tak, no bo Bundeswehra była szyta jako taki wielki system obrony przeciwpancernej przed czołgami Sowietów, przed czołgami Wojsk Układu Warszawskiego. No i to były takie dwie mocno odmienne koncepcje, tak? Czyli mieliśmy koncepcję, powiedzmy, amerykańską, czyli źródło siły ognia w postaci tego, co zabierają żołnierze, i taka koncepcja niemiecka, czyli walki maszynami, tak, gdzie desanty były relatywnie nieliczne w pojazdach, gdzie relatywnie nieliczny był pluton piechoty. I to tak wyglądało różnie w zależności od różnych krajów, znowu truizm, natomiast bardzo mocno namieszały w tym doświadczenia misyjne, ponieważ doświadczenia misyjne prowadzone w terenie zurbanizowanym albo w terenie trudnym, na przykład górzystym,
pokazały, że po pierwsze, znowuż banał, ale pojazdy nie wszędzie wiadą. Jeżeli pojazdy nie wszędzie wiadą, no to niestety, ale te pojazdy nie będą w stanie skutecznie wspierać ogniem piechoty. Jeżeli drużyna piechoty jest zbyt mało liczna, no to jest ona podatna na straty. No i teraz mamy tutaj, powiedzmy, w takim potwornym skrócie i uproszczeniu dotarliśmy do lat 2000, połowy lat 2000, gdzie tutaj znajduje się Wojsko Polskie. No to jest, słuchajcie, ciekawa sprawa, ponieważ już pomijając czasy skotów, ciężarówek, zaflorka i w ogóle, no to mieliśmy bojowe wozy piechoty BWP-1, które do dzisiaj są używane w Wojsku Polskim, a obecnie są utylizowane na Ukrainie, mówiąc brzydko. Natomiast BWP-1 był ulubiany generalnie w Wojsku Polskim. Tak, to był taki rekordowo długa służba, zresztą on dalej trwa, ale to był pojazd, który, pomijając fakt, że lubił ucinać dłoń ładowniczemu, no to... ładowniczemu, złe słowo, nie wiem, tam... Nie ma ładowniczego per se, ale mniejsza o to. No w każdym razie automat ładowania potrafił urwać rękę albo zrobić krzywdę, jeżeli chodzi o rękę. Natomiast sam potem klin zamka potrafił ucinać palce dłoni. Tak więc BWP-1 no, miał takie swoje blaski i cienie. Oczywiście dostrzegano już pod koniec lat 80., że jest to pojazd, który ma za małą siłę ognia, te uzbrojenie główne jest niefortunne, wieża jest za mała. Doceniano mobilność, stwierdzono, że pojazd jest za ciasny. Pod koniec lat 80. do Wojska Polskiego trafiły BWP-2, a właśnie BMP-2 jako BWP-2. No i te pojazdy trafiły do Pułku Praskiego, gdzie były docenione. Tak? Uważano, że siła ognia jest bardzo wysoka, doceniano bardzo duży zapas amunicji, trochę miano zastrzeżeń do celowników, no ale generalnie uznano, że to jest fajny, dobry kierunek i kontynuacja BWP-1 jako BWP-2 jest dobra dla Wojska Polskiego, bo BMP-2 per se ze Związku Radzieckiego to generalnie jest maszyna ogromnej sile ognia, z pewnym niedomaganiem, jeżeli chodzi o celowniki, bo tam nie ma systemu kierowania ogniem. No i powtarzająca wszystkie zalety i wady kadłuba BWP-1. Natomiast u nas pozbyto się już bardzo szybko w latach 90. tych pojazdów. One bodajże trafiły do Angolii, to musiałbym sprawdzić, a za środki z nich pozyskane kupiono w myśl obiegowej takiej trochę miejskiej legendy terenówki, z tego co pamiętam, dla generalicji, z tego co pamiętam, to nie do końca była prawda. No ale bardzo szybko pozbyto się BMP-2 z Sił Zbrojnych RP w latach 90. jako z pojazdów nietypowych, do których nie produkowaliśmy w zasadzie niczego. W sumie no to było słuszne. Natomiast Wojsko Polskie zostało z tymi biednymi, zmuszałymi, czy wtedy, już wtedy przestarzałymi BWP-1, no i coś trzeba było zrobić. No i takim powiewem świeżości był KTO Rosoma, który nazywa się KTO, ale tak naprawdę to był KBWP, czyli kołowy bojowy wóz piechoty. I osobny odcinek o Rosomaku jest na kanale, możecie sobie zajrzeć, tam są blaski i cienie tego pojazdu, opisane co wyszło, co nie wyszło. Ale przypominając, niezbyt nowoczesna, bo z 1986 roku wieża Hitfist 30P, ale świetna armata, jednak system kierowania ogniem. I mimo wszystkich bolączek był to pojazd, który w zasadzie wyprzedzał nawet BMP-2, jeżeli chodzi o siłę ognia. Tak? No i oczywiście całkiem niezła odporność Rosomaku, zwłaszcza przeciwminowa. No więc z musu, i też to, co było ważne w tym filmie, o co wam zwracałem uwagę, drodzy widzowie, to to, że ten pojazd trochę z musu został wtłoczony w miejsce BWP-1, ten system pamiętający BWP, no i to jest największa bolączka, czyli nie pojazd per se, tylko to, jak on został systemowo użyty. No i potem, słuchajcie, poprzez misyjność, poprzez różne cięcia, w zasadzie nic specjalnego nie zrobiono z kwestią bojowych wozów piechoty w Wojsku Polskim, aż do początku programu BWP Borsuk. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że podjęto kilka propozycji, kilka pomysłów modernizacji BWP-1 w Wojsku Polskim. Taki najbardziej racjonalny to była poznańska z WZM-5 Puma, ale nie ta Puma z nową wieżą, tylko modernizacja, która zakładała pasywizację przyrządów obserwacyjnych, drobne zmiany ergonomiczne. Tam było kilka różnych pomysłów, między innymi łączność. Niestety nie doczekały się, z tego co pamiętam, jakiejś szerszej realizacji. Te zmiany były dość kosmetyczne i dotknęły na przykład BWR-y, czyli bojowe wozy rozpoznawcze. Natomiast sam BMP-1, a znaczy BWP-1, no w większości się tych zmian niestety nie doczekał, jeżeli chodzi o siły zbrojne RP. Oczywiście powinienem w tym miejscu przejść do Borsuka, do słynnej pływalności, opancerzenia i do tego, jaki jest Borsuk, ale to nie jest odcinek o Borsuku, więc pozwolę sobie to darować. Natomiast powiem wam jeszcze generalnie o kilku trendach i kwestiach, które dotykają samych bojowych wozów piechoty. Po pierwsze, układ konstrukcyjny bojowych wozów piechoty jest w zasadzie, poza nielicznymi, niezbyt udanymi wyjątkami jak BMP-3,
jest niezmienny. Czyli przedział napędowy z przodu pojazdu, trochę z boku przedział kierowania z kierowcą, z tyłu mamy przedział bojowy, gdzie w pojazdach, które mają wieże bezzałogowe, jest jeszcze przedział podwieżowy, gdzie jest kosz wieży po prostu z dowódcą i sterowniczym. No i z tyłu mamy desant, tak, czyli przedział desantu. Zwykle ten przedział cały bojowy jest jednolitą przestrzenią od przedziału kierowania, czyli od miejsca, gdzie siedzi kierowca, przez miejsce, gdzie jest kosz pod wieżą, do samego przedziału, gdzie znajduje się desant. I to jest układ, który generalnie jest jakimś takim konsensusem, który wymuszają względy funkcjonalne, czyli to, żeby ten desant mógł wygodnie i bezpiecznie opuścić pojazd z tyłu. Natomiast są pewne znaczące różnice. Powstał BMP-3, który był dzieckiem, takim trochę bękartem wyrosłym z lekkiego czołgu, potem z czołgu pływającego i dlatego napęd BMP-3 jest z tyłu. Ten napęd wymusił dość kuriozalne opuszczenie pojazdu, czyli dwóch żołnierzy desantu ma swoje własne włazy z przodu kadłuba. Ich możliwość opuszczenia pojazdu z tyłu jest iluzoryczna, natomiast sam desant pięcioosobowy, zajmujący miejsce zaraz za koszem wieży, no to ma takie uchylane drzwiczki w zasadzie nad stropem przedziału kierowania napędowego, który znajduje się z tyłu pojazdu. Koszmarne rozwiązanie pod względem ergonomii, bardzo mocno nietrafione. Sami Rosjanie się z tego wycofali w Kurgańcu, w BMP Manu i w paru innych. Natomiast generalnie na zachodzie i nawet już na wschodzie no konsensus jest jasny, tak? Czyli z tyłu bojowego wozu piechoty znajduje się przedział desantu i żołnierze opuszczają pojazd przez rampę lub też przez drzwi. Przez drzwi zwykle jedno albo dwudzielne, jeżeli pojazd jest pływający. Jeżeli nie jest pływający, to zwykle jest to rampa, ponieważ na rampę jest ciężej uszczelnić po prostu niż drzwi desantu. Jeżeli chodzi o trakcję, to dominuje w bojowych wozach piechoty oczywiście trakcja gąsienicowa. Natomiast bardzo ciekawe różnice są, jeżeli chodzi o systemy wieżowe. Tu jest dość dużo interesujących różnic, ponieważ wieże wyróżniamy załogowe i bezzałogowe i to jest pierwsza różnica. Te wieże załogowe dzielimy na jednoosobowe albo dwuosobowe. Jednoosobowe to jest taki troszeczkę giniący gatunek, ponieważ obciążenie nawet nie dowódcy, no bo zwykle celowniczego było na tyle duże, że okazało się, że percepcja tego żołnierza nie wyrabia. No i są wieże dwuosobowe lub też wieże bezzałogowe. No i potem bardzo ciekawy jest układ konstrukcyjny wieży, ponieważ układ konstrukcyjny wieży jest to układ otwarty, zamknięty albo półotwarty. Układ otwarty to są wieże na przykład takie jak UTD-30, RCWS-30, czyli albo wieża w ogóle zewnętrznie lawetowanym uzbrojeniu, tak? Czyli mamy odsłonięte tory amunicyjne, czyli peszele, mamy często odsłonięte zamontowane celowniki. Taka wieża jest relatywnie lekka, ale jest naprawdę słabo opancerzona i zarówno osłonięta przed czynnikami atmosferycznymi, przed na przykład gałęziami drzew, które mogą w nią uderzać, przed deszczem, przed śniegiem i słabo osłonięta balistycznie przed na przykład koktajlami Mołotowa, napalmem, ostrzałem broni małokalibrowej, ostrzałem broni strzeleckiej, bo jakimś grubszym kalibrze nawet nie ma co wspominać. No i są oczywiście wieże w układzie zamkniętym, jak na przykład Hitwis-30P, czyli wieża na Rosomaku, czyli wieża, której w zasadzie wszystkie istotne mechanizmy są chronione skorupą pancerza. Wieża waży więcej, jest oczywiście większa, jest cięższa, tak? Natomiast bardzo dobrze chroni żywotne podzespoły wieży przed warunkami atmosferycznymi, przed napalmem, koktajlami Mołotowa. Również całkiem nieźle chroni przed odłamkami i przed ogniem broni małokalibrowej. Czymś takim i też wieżą w układzie zamkniętym jest bezzałogowa ZSW-30. To jest w mojej ocenie super wybrany układ, tak? Był osobny odcinek o ZSW-30 na kanale, też możecie do niego sięgnąć, tam była wieża opisana. No i są jeszcze takie wieże w układzie półotwartym, czyli jest skorupa wieży, która chroni uzbrojenie główne, zapas amunicji, bloki SKO, na przykład systemu kierowania ogniem, ale na przykład celowniki są poza cytadelą wieży, albo na przykład armata główna jest chroniona cytadelą wieży, natomiast na przykład karabin maszynowy jest w postaci zewnętrznego modułu poza cytadelą wieży. Jest trochę takich wież użytkowanych i chyba jak każda taka hybryda przejściówka nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o uzbrojenie wieży, no to tutaj nie ma żadnych rewolucyjnych nowości od dłuższego czasu. Takim złotym standardem jest kaliber 30 mm. Na wschodzie 30 x 165 mm, na wschodzie 30 x 173
Jest to długi, długi jeszcze czas, chyba najbardziej obiecujący kaliber, będący takim złotym środkiem. Jeżeli chodzi o większe kalibry, no Amerykanie planują dla przyszłego BWP 50 mm, Rosjanie rozważali 57 mm, natomiast trzeba pamiętać, że każde zwiększenie kalibru powoduje drastyczny spadek ilości dostępnej amunicji. Sami Amerykanie w sumie uważali, że te 25 mm to jest taki dla nich złoty standard, jeżeli chodzi o ilość amunicji, czyli tam ponad 1000 sztuk. W przypadku armat 30 mm już mówimy o zabieraniu od 230 do maksymalnie 500 sztuk w gotowości do użycia, tak? A właściwie inaczej w ogóle w wieży, tak? Bo tam BMP-2 to było chyba coś 360 sztuk, z tego co pamiętam. Oczywiście do tego sprzężony KM, no i mamy już definitywną tendencję, która przechodzi od pojedynczych celowników do systemów kierowania ogniem. W zasadzie następuje uczołgowienie systemów kierowania ogniem bojowych wozów piechoty, co z sobą pociąga oczywiście lawinowy wzrost kosztu pojazdów, ponieważ pamiętajcie, że system kierowania ogniem kosztuje od 30 do 40% ceny nowoczesnego czołgu. Jeżeli bojowe wozy piechoty dostają system kierowania ogniem o możliwościach czołgowych, no to one muszą siłą rzeczy kosztować podobnie jak czołg. No i pamiętajmy, że bardzo zaawansowane systemy kierowania ogniem nie trafiły na zbyt wiele wież. Polska ZSSW-30, nowa wieża UTD-30 z Izraela, niemieckie Lanz Rheinmetalla, Amerykanie wieży Kongsberga niekoniecznie, ale na przykład w Bradleyach M2A2 też prowadzili system kierowania ogniem całkiem ciekawy. Rosjanie też prowadzili system oparty i o ramkę i o sodemę w modernizowanych BMP-2, Berzyok. Natomiast no, te koszty bojowych wozów piechoty lawinowo rosną. Jeżeli chodzi o przeciwpancerne pociski kierowalne, to raczej one występują w bojowych wozach piechoty jako broń ostatniej szansy, jako broń do zwalczania celów na dalekim dystansie, niż ich nie ma. To jeżeli chodzi o bojowe wozy piechoty, o takich najważniejsze wyznaczniki, w zasadzie tyle. Tendencje są raczej jasne, czyli wieże bezzałogowe o konstrukcji raczej zamkniętej, wyposażone w system kierowania ogniem z systemem Hunter Killer, czyli jeden członek załogi z przyrządem panoramicznym wykrywa cele i oznacza je do zniszczenia celowniczemu, który jest drugim członkiem załogi obsługującym wieżę. No oczywiście kierowca, no i desant. I tutaj wielkość desantu jest różna, to jest w tej chwili tak 6 osób uznaje się za takie rozsądne minimum, natomiast za optimum między 8 a 10 osób, tylko trzeba pamiętać o tym, że każdy jeden członek desantu więcej kosztuje chyba z tego co pamiętam tonę albo półtorej tony masy pojazdu, jakoś tak. Czyli im więcej desantu, tym ten kadłub musi być dłuższy, czyli większy, czyli cięższy, czyli mamy wymuszoną większą moc układu napędowego, mamy wymuszony szereg innych zmian, no i efekt jest tego taki, że tam jeden członek desantu to chyba tona albo półtorej tony więcej na pojeździe, jakoś tak to wygląda. Czyli no różnica już między pojazdem, który zabiera 6-osobowy desant, a 10-osobowy desant jest spora, jest naprawdę spora. No i oczywiście opancerzenie, tak? Jeżeli chodzi o opancerzenie, to minimum przed 14,5, znaczy minimum przed 12,7 mm, osłona z przodu, z boków przed 7,62. Generalnie w pojazdach zachodnich ta osłona jest troszeczkę wyższa z powodu tego, że to są zwykle pojazdy niepływające, ciężej osłonięte. W pojazdach wschodnich ta osłona jest poświęcona na rzecz mobilności, przede wszystkim w wymiarze strategicznym i operacyjnym, czyli dobrym przerzucie pojazdu koleją, zestawami niskopodłogowymi, no i plus pokonywanie doktrynalne przeszkód wodnych prawie że z marszu albo po krótkim przygotowaniu. Natomiast chyba we wszystkich krajach świata zwraca się już uwagę na rozwój systemów aktywnych, czyli soft kill i hard kill. Ostatnio mieliście trochę o systemach aktywnych opowiedziane. I teraz z punktu widzenia trendów, wróćmy na chwilę do Borsuka. Wieża to jest 12 na 10, jeżeli chodzi o spełnianie trendów światowych. Tak, to w zasadzie trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby czepiać się ZSSW-30. Naprawdę, to już musi być czysta słowora, bo to jest wieża, która idealnie się wpisuje w trendy światowe, a nawet pod wieloma względami, na przykład systemu kierowania ogniem je przekracza. Takim jedynym, takim małym minusikiem jest brak systemu aktywnej ochrony hardkill, no bo softkilla mamy, czyli obrę. Ale to jest, no mówię, pytanie do wojskowych, którzy taki wymóg postawili, ale tak skonstruowany, że mały włos, a on by uwalił całą ZSSW-30 Borsuka, tak, na szczęście się z tego wycofano. Jeżeli chodzi o kadłub,
Osłona borsuka jest oczywiście lepsza niż się o tym mówi. Jest to pojazd pływający, co na zachodzie jest niezwykłe, na wschodzie jest normalne, tam to jest standard, na zachodzie jest to coś niezwykłego. Natomiast mimo tej pływalności udało się uzyskać naprawdę bardzo dobry poziom ochrony pojazdu, zwłaszcza ochrony przeciwminowej. No i ten desant sześcioosobowy, on troszeczkę powtarza doświadczenia afgańskie, ale musiał być zredukowany, obcięty o dwie osoby właśnie z powodów i gabarytowych, i masowych, i pływalności pojazdu. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o parametry, to poza kwestią pływalności borsuk spełnia te trendy światowe, tak więc idealnie w tych trendach. I więc jeżeli chodzi o taki generalny wstęp, naprawdę wstęp i takie gładkie i raczej uproszczone opisanie problemu bojowych wozów piechoty, to myślę, że wyczerpałem ten temat, jeżeli chodzi o wstęp dostępu w zasadzie, tak? Mam nadzieję, drodzy widzowie, że to wybaczycie, ale ten odcinek przekazujący pewne takie podstawy, jeżeli chodzi o te pojazdy, bardzo się nam przyda w momencie, w którym będziemy omawiać poszczególne bojowe wozy piechoty, w momencie, w którym wrócimy do borsuka i będziemy patrzeć na meandry tego programu, do czego Was serdecznie zachęcam, zwłaszcza na kanale. I to by było tyle, drodzy widzowie. Jak widzicie, odcinek krótki, ale dość treściwy. Dziękuję bardzo, że spędziliście ze mną te pół godziny. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentowanie. No i oczywiście wielkie, gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Tu na dole jest odnośnik. Dzięki wielkie, że jesteście. Do zobaczenia jutro w tygodniówce. Trzymajcie się. Cześć.